brać akredyty przedstawicielem Korpusu Dyplomatycznego na czele z panem ambasadorem. Panowie, co robią? Wszyscy obecni. Kiedyś w swoim czasie Maria Konopnicka w jednym ze swych wierszy pytała: kochasz ty dom, rodzinny dom? I dalej pisała: o jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, serce ojczystych progów strzeż, serce w ojczystych ścianach złóż. Dzisiaj, drodzy, my antycypujemy nasze uroczystości niepodległości ojczyzny. W takiej uroczystej chwili jak nie zapytać siebie samych, czy rzeczywiście kochamy ten wspólny nasz rodzinny dom, naszą ojczyznę. Psalmista wołał: Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie postawi Jeruzalem ponad największą moją radość. A Edmond de Amicis, autor książki Serce, tak napisał: kocham ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła, bo w tej świętej ziemi spoczywają ci wszyscy, których opłakuje matka, a czcią darzy mój ojciec. Bo miasto moje rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, cały wielki naród, wśród którego żyję, przyroda, co mnie otacza i wszystko, co widzę, co kocham, co podziwiam, jest częścią mojej ojczyzny. Miłość ojczyzny to najpierw pamięć. Pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęciło się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć. Marszałek polski Józef Piłsudski mówił: ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla swojej ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze. Oddali życie. Gdzie twoje groby, Polsko? Gdzie jest, gdzie ich nie ma? Wołał Jan Paweł II w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Święto Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i daninę krwi wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i suwerennej ojczyzny. Dziś wspominamy ich, modlimy się za nich, aby dane im było cieszyć się ojczyzną niebieską. Słowami sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego dziękujemy najlepszemu Ojcu, że wzbudził w naszym narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha, natchnionych wiarą i miłością do ojczyzny, że byli dla nas natchnieniem i nauczycielami, że podnosili ducha, krzepili nas i przygotowywali do momentu zmartwychwstania. Wspominamy dziś wszystkich, którzy polegli w walce o wolność ojczyzny, we wszystkich powstaniach, ruchach narodowych i społecznych, we wszystkich poczynaniach i wysiłkach, w najszlachetniejszych porywach pełni żywej wiary. Miłość ojczyzny to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Wszak, jak pisał Cyprian Norwid, ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek. Nie możemy się czuć zwolnieni od tej odpowiedzialności.
każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą odzyskaliśmy, mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej właściwie używać z myślą o dobru wspólnym. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem, ale jest ona także i wielkim zadaniem. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w trudnych czasach stanu wojennego, gdy gromadził robotników na comiesięczne msze za ojczyznę, między innymi mówił tak: nie jesteśmy narodem tylko na dziś. Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość mocę nagromadzoną przez całe tysiąclecia. Dziś przed Polską, w perspektywie jednoczącej się Europy, jak mówił Jan Paweł II, Europę ojczyzn, staje nowe wyzwanie. Trzeba je podjąć mądrze i odpowiedzialnie. Dziś nie trzeba przelewać krwi, bo dziś bardziej potrzebna i nie mniej chwalebną rzeczą jest przelać dla niej swój pot. Wciąż w cenie mądrość i praca. Jeśli do tego dołączymy wartości duchowe, które są fundamentem naszej tradycji chrześcijańskiej, to nie trzeba będzie się bać laicyzowania krajów Europy. Arcybiskup świętej pamięci Józef Rzeczyński zauważył dobrze, że ci, którzy nie znają stanowiska Ojca Świętego, w tej sprawie reagują lękiem i krzykiem, bo nie wiedzą, że nasza obecność w Unii jest tam konieczna. Bo nie wiedzą, że nasza obecność i w Ukrainie jest bardzo konieczna. Obecność Polaków w dzisiejszym świecie, w Europie Wschodniej i Zachodniej, jak mówił Józef Rzeczyński, jest tak konieczna, jak obecność chrześcijan w Rzymie, Nerona i apostołów na dalekich drogach świata. Nasza niepodległa ojczyzna weszła w trzecie tysiąclecie dziejów chrześcijaństwa. Powierzmy Bożej opatrzności nasz naród, naszą wolność, nasze dzieje i naszą przyszłość. Idźmy drogami polskich tradycji, drogami naszych ojców ku przyszłości z Chrystusem. Idźmy prosząc Boga za wielkim kaznodzieją zajmowym księdzem Piotrem Skargą, który wołał: Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwała